Przychodzi babcia do lekarza na badania. Lekarz tak obsłuchuje ją, opukuje i mówi: pani w tym wieku to musi zacząć się oszczędzać. Nie może pani chodzić po schodach, bo to panią męczy. Staruszka przychodzi po 2 miesiącach na wizytę. Jak się pani czuje? No wie pan, panie doktorze, lepiej, ale mam pytanie. Czy mogę już chodzić po schodach? Oczywiście, że tak. To dobrze, bo to wspinanie się po piorunochronie na 6. piętro już mnie trochę męczy. Jaś pyta dziadka. Dziadku, dlaczego ten pies ma taki krótki, pomarszczony pysk? On wygląda jak buldog. Nie, to akurat Golden. Wpadł na ścianę goniąc kota. Siedzą 2 koty na śmietniku. Miau. Ho, ho. Co ty, stary, jak ty mówisz? Uczę się języków obcych. Gospodarz kupił nowego koguta. Stary kogut zobaczył rywala i od razu do niego podchodzi. Co tam, młody? Przyszedłeś mnie zastąpić? Jak wygrasz ze mną biegi, ustąpię ci miejsca. Pobiegniemy 3 kółka dookoła podwórka. Ruszyli. Stary kogut prowadzi o 2 metry. Młody goni za nim. Prawie już wysuwa się na prowadzenie. Przebiegając pod oknem właściciela, dostaje trzonkiem w łeb. Wkurzony właściciel mówi: cholera, drugi gej w tym miesiącu. Wybrał się myśliwy na polowanie na niedźwiedzie. Skrada się przez pewien czas i nagle na ramieniu czuje łapę. Odwraca się, a tam stoi wielki niedźwiedź. Po co tu przyszedłeś? Polować na niedźwiedzie? Nie, nie, ja motyle przyszedłem łapać. Wiesz, gościu, w moim lesie jest taka zasada, że jak dasz się zaskoczyć od tyłu, to musisz dać od tyłu. Wraca myśliwy do domu z obolałym tyłkiem. Przysięga sobie nie dać się zaskoczyć kolejny raz. Ale kolejny raz dał się zaskoczyć. Mówi do siebie: do 3 razy sztuka. Poszedł do lasu, ale kolejny raz niedźwiedziowi udało się zaskoczyć myśliwego. Ty, myśliwy, ty chyba naprawdę nie przychodzisz tu na polowanie.